Ej, powiem wam dowcip. Wiecie, czym się różni Galaxy S10 od Xiaomi Mi 9? Prawie niczym. He, 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 he. Puenta jest taka dla wtajemniczonych, bo chodzi o to, że w cenie nowiutkiej S10 w podstawowej wersji kupicie prawie dwa Xiaomi. Dostaniecie za to podobnie wydajny procesor, tyle samo RAMu, ekran AMOLED o tej samej przekątnej z obsługą HDR, czytnik linii papilarnych w ekranie, szybkie ładowanie indukcyjne i potrójny aparat z takim samym zestawem obiektywów. Dobra, nie zamierzam was oszukiwać, że Mi 9 dorówna najdroższym flagowcom pod każdym względem, bo oczywiście tak nie jest. Przypuszczam jednak, że dla wielu osób różnice nie będą warte 2000 zł. Tym bardziej, że możliwość powiedzenia sąsiadowi, że macie to samo dwa razy taniej, sporo rekompensuje. Sąsiad nie musi wiedzieć o tych różnicach. W każdym razie dziewiątka zapowiada się na hit. Odwalmy sobie na szybko listę, czego w tym telefonie może komukolwiek brakować, bo nie jest ona długa. Nie dostajemy mini jacka i głośników stereo, tradycyjnie nie ma wodoszczelności, no i tyle. Pod każdym innym względem klasa. Wyglądem dziewiątka specjalnie nie powala, ale eliminuje prawie wszystkie stylistyczne niedociągnięcia Mi 8 i dla odmiany zupełnie nie przypomina iPhone'a. Wizualne wyróżniki to na pewno wcięcie w kształcie łezki i odbijająca światło obwódka wokół jednego z obiektywów. Nakładka MIUI w wersji 10 nareszcie stała się moim zdaniem bardzo wygodna w obsłudze, a z dobrej optymalizacji słynęła od dawna. Myślę więc, że procesor Snapdragon 855 i 6 lub 8 GB RAMu spokojnie wystarczą nawet najbardziej wymagającym użytkownikom. Znaczy takim, którzy zawsze muszą mieć to co najlepsze, bo tak racjonalnie to tak mocne układy rzadko się przydają. Wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD+, i zdecydowanie daje radę, chociaż przyznaję, nie jest tak jasny jak panele z Samsungów. Producent wtopił w ekran optyczny czytnik linii papilarnych, czyli podobny do tych, które znamy z zeszłorocznych flagowców i podczas mojej półgodzinnej zabawy działał całkiem ok. Powiedzmy na poziomie tego z Huawei Mate 20 Pro, trochę gorzej niż w S10. Się uczepiłem tego Samsunga. No ok, ale teraz w takim razie w drugą stronę. Mamy szybkie ładowanie, szybsze niż w Samsungach i 20-watowe ładowanie indukcyjne, najszybsze jakie do tej pory widzieliśmy. Prawdopodobnie się przyda, bo 3300 mAh przy tak dużym ekranie raczej nie pozwolą na rekordowy czas pracy. 48-megapikselowy aparat o jasności 1.75 powinien radzić sobie dobrze w każdych warunkach, a towarzyszą mu teleobiektyw z dwukrotnym przybliżeniem i obiektyw szerokokątny. Mi 9 zgarnęła 107 punktów w teście fotograficznym DxOMark, co stawia ją w rankingu zaraz za podium za flagowcami Huawei'a i Galaxy S10. Nie żebym jakoś specjalnie wierzył DxOMark, ale z tego co widziałem, rzeczywiście aparat nie ma się czego wstydzić. Dostajemy nawet opcję nagrywania w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Selfie też wychodzą całkiem. Stopniowałem napięcie, więc teraz kulminacja. Po pierwsze, tak, jest NFC. Po drugie, ceny startują od 469 €, czyli około 2000 zł za wersję 6x64 GB. Oczywiście będą też mocniejsze. Rozmawiałem na stoisku Xiaomi z polskimi przedstawicielami firmy i podobno u Joli wszystko w porządku. Miałem nie o tym. Podobno Mi 9 trafi do Polski dosyć szybko, a egzemplarze testowe dostaniemy jeszcze w marcu. Znaczy, ja dostanę. Mam nadzieję, że po dłuższym czasie czarnie pryśnie, bo w czasach, gdy przyzwyczailiśmy się do flagowców po 4-5 tysięcy i gdy nawet OnePlusy są droższe z generacji na generację, taka Mi 9 to przyjemna odmiana. Nie tylko na przekór nie chcę drożeć, ale funkcjami odstaje od znacznie droższych rywali coraz mniej. Jeżeli nie chcecie przegapić testów, zostawcie nam suba. A mnie możecie też śledzić w mediach społecznościowych. Zapraszam.